Po meczu w Krakowie trener Fornalik mówił, że niepokojące jest nie tylko to, że straciliście punkty, ale też styl, w którym zagraliście. Minęło 6 dni i pojawiają się 3 punkty w meczu z Lechem i gra była koncertowa. No tak, mecz w Krakowie był, no nie chcę powiedzieć słaby, bo nie wszystko wychodziło nam. Też myślę, że nie zasłużyliśmy na porażkę, bo remis był sprawiedliwy, ale dzisiaj no, pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która ma dużo umiejętności, szeroki skład i wszyscy dodajemy coś. Do tej pory w barwach Piasta trafiałeś tylko na wyjazdach. Dzisiaj twój pierwszy gol przy Okrze i smakuje lepiej niż na wyjeździe? Oczywiście, w domu zawsze są najlepsze bramki. Najważniejsze też dzisiaj, że doping wrócił i no, dla klubu myślę, że dobry dzień. Mogłeś trafić 2 razy, bo przy tej bramce Feliksa tam było bardzo wielkie zamieszanie. Mógłbyś coś więcej powiedzieć? Tak, na pierwsza wrzutka Michaela tam była zblokowana i druga ja już myślałem, żeby był out, ale wrzucił. I ja chciałem strzelić pierwszą, ale stanąłem na piłce. Dobijałem, już widziałem, że piłka wyszła za linię. Nie całkiem wyszła i potem no, wybili i dobrze, że Jorge za mną był. Wspomniałeś, że wrócił doping. Jak bardzo wpłynął na waszą postawę dzisiaj? Ja myślę, że dobrze jest, że wrócili, że jest znowu, ludzie śpiewają, wspierają nas i pomagali nam i najważniejsze, że oddaliśmy im dobry mecz. Mimo tego frekwencja nie była zbyt wysoka, ale myślę, że takimi meczami zachęcacie większą publikę do przyjścia na stadion. Na pewno, myślę, że w domu jesteśmy bardzo silni, tylko przegraliśmy z Legią w tym sezonie i myślę, że ludzie, no kluby niechętnie tutaj przyjeżdżają i jak tak będziemy grali, to na pewno więcej ludzi będzie przychodzić. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Piotrze, jeżeli ja jeszcze mogę dopytać o czysto piłkarską, no bo chyba Lech tak dosyć nie bardzo was zaskoczył. Jak pan ocenia wasze przygotowanie do tego meczu? No myślę, że było bardzo dobrze. Oczywiście patrzyliśmy na ich mecz z Lubinem i było widać, że oni bardzo dobrze na kontrę grają, ale że też mają problemy, jak muszą prowadzić grę. I my cofnęliśmy się trochę i było widać, że mają problemy, nie wiedzieli, gdzie skierować, gdzie dograć i dużo długich piłek, na drugą piłkę grali. Myślę, że idealnie byliśmy przygotowani i naszą, jak mieliśmy piłkę, to robiliśmy swoje i widać, że mamy te umiejętności. Spodziewał się pan tak łatwego wyniku? Tak nie, okazało się. Oczywiście, że nie spodziewasz się takiego wyniku łatwego z Lechem, ale no, patrzysz na drugą połowę, jeszcze 4-0, jeszcze mogło być więcej.